idąc przed siebie, szukając kolejnych uliczek, które według mnie były najlepszymi, aby niepostrzeżenie przedrzeć się dalej, zastanawiałem się, czy to, co zrobiłem, było odpowiednią decyzją. Czy zrobiłem wszystko, co powinienem zrobić? Nie mogłem więcej. Dlaczego nie zaryzykowałem i nie podszedłem bliżej szpitala? Dlaczego nie zaryzykowałem i nie porozmawiałem z żołnierzami? Może wiedzieli coś na temat Agaty albo sytuacji w szpitalu? Może wiedzieli, co stało się z personelem? Tylko z drugiej strony słyszałem cały czas jej głos. Zamknęli nas. Jesteśmy odcięci. Oni spłonęli. Jeśli wojsko odpowiadało za to wszystko, to szczerze wątpię, aby byli mi w stanie jakkolwiek pomóc. Wątpię, żeby w ogóle zechcieli ze mną rozmawiać. I najprawdopodobniej skończyłoby się to moją szybką śmiercią. Liczyłem, że jeśli z Agatą wszystko jest w porządku, to na pewno niebawem się spotkamy. To była ta iskra nadziei, która od teraz tliła się we mnie i pozwalała mi działać i podejmować kolejne kroki. Po raz kolejny wyjąłem telefon komórkowy. Odnalazłem jej numer na liście ostatnio wybieranych i wcisnąłem "Połącz". Niestety, połączenie od razu zostało przerwane. Brak jakiegokolwiek sygnału. Nic nowego. Od jakiegoś czasu nie byłem w stanie nawiązać z nią żadnego kontaktu. Najpierw był sygnał, ale nie odbierała. Teraz wyglądało to tak, jakby jej telefon się rozładował. Dotarcie w kolejne miejsce, które obrałem sobie jako cel, trochę mi zajęło. Oczywiście, gdy tylko była taka możliwość, biegłem. Czasami jednak musiałem się zatrzymać, przeczekać przechodzący obok patrol albo węszącą grupkę zakażonych. Zdarzało się też, że musiałem zboczyć z trasy, wybrać inną drogę, co poniekąd wszystko wydłużało. Ostatecznie dotarłem na miejsce. Gdy tylko wszedłem na klatkę schodową, upewniłem się, że niczego nie słyszę. Nie ma żadnych funkcjonariuszy lub żołnierzy, na których mógłbym się natknąć. Cisza była wystarczającym potwierdzeniem. Już na półpiętrze zauważyłem ślady krwi. I to bardzo dużo krwi. Całe smugi wypływające spod drzwi i spływające powoli po stopniach. Przebiegł mnie dreszcz. Ruszyłem wyżej, co i rusz, natrafiając na kolejne plamy. Gdy wszedłem na wyższe piętro, mal nie krzyknąłem, gdy dostrzegłem zwłoki mężczyzny leżące pomiędzy drzwiami dwóch mieszkań. Jezus Maria, co tu się kurwa dzieje? Facet miał jakieś 50 lat. Dlaczego zginął? Nie mam pojęcia. Po chwili stanąłem przed dość obskurnymi i obdrapanymi drzwiami. Miały już swoje lata i zawsze dziwiło mnie, dlaczego jeszcze tu są. Przecież wymiana nie jest problemem. Zaśmiałem się w duchu. W sumie dobrze, że nie wymienił. Teraz nawet te stare nie będą mu potrzebne. Zapukałem. Odpowiedziała mi cisza. W sumie nie kontaktowałem się z Przemkiem. Nie miałem pewności, że jest w środku. A jeśli jakimś cudem... Nie. Nawet tak nie myśl. Zapukałem jeszcze raz. Przemek? Przemek, to ja, Mikołaj. Jesteś tam? Po chwili usłyszałem kroki i dźwięk przekręcanych zamków. Drzwi otworzyły się, a ja dostrzegłem przyjaciela. Mikołaj, co ty tu robisz? Skąd tu się wziąłeś? Odsuń się. Pogadamy w środku. Przeszedłem przez drzwi. Następnie zaryglowałem wszystkie zamki. Dobra. Bierz torbę i pakuj się. Co? No to, co słyszałeś. Bierz torbę, pakuj w nią gacie, skarpety, bluzę, zapas wody, jakiegoś banana, kiełbasę, cokolwiek i spierdalamy. Ale gdzie? Co ty bredzisz? Widzisz, co się dzieje za oknem? Widzę. Ale masz inny plan? Będziesz siedział tutaj na dupie i czekał na cud? A ty jaki masz plan? Dokąd chcesz iść? Jak najdalej stąd.
Gdy usłyszałem strzał, zerwałem się na równe nogi. Od razu byłem przekonany, że coś się stało. Kto miał broń? Paulina i Sebastian. Czyżby któreś z nich zostało właśnie zaatakowane przez zakażonego? Wybiegłem z pokoju i od razu ruszyłem w lewą stronę, skąd padł strzał. Po chwili dostrzegłem otwarte drzwi jednego z pomieszczeń. Zatrzymałem się. Witek. Witek stał lekko zdezorientowany. Przede mną Paulina. Stała tyłem, nie widziała mnie. W rękach trzymała cały czas uniesioną w górze broń. Dopiero po chwili dostrzegłem leżącego na podłodze w kałuży krwi Sebastiana. Co tu się kurwa stało? To... Ja go zabiłam. Zabiłam go, bo... Gdybyś ty tego nie zrobiła, udusiłbym go gołymi rękami. Gdybym tego nie zrobiła, on zabiłby ciebie. Co? O czym wy gadacie? Tak. Tak by mogło być. W każdym razie zlikwidowałaś największego skurwiela, jakiego znałem. Skurwiela, który zabił moją żonę. Czy ktoś mi może do cholery wyjaśnić, co tu się stało? A co tu wyjaśniać? Wparował tutaj i zaczął we mnie celować. Podobno w jednym z pokoi znalazł zakażonego i chciał mnie tam zaprowadzić. Taki miał plan wobec mnie. Kątem oka dostrzegłem Paulinę, która pojawiła się kilka minut po nim. Pewnie usłyszała naszą rozmowę. Zaraz, zaraz. A gdzie jest Przemek? O kurwa. Przemek! Przemek! Biegiem rzuciłem się w kierunku schodów. Przecież Przemek był cały czas z Sebastianem. Ten skurwiel mógł go zabić. Ale jak? Przecież nie słyszałem innego strzału. Na oślep wpadałem do każdego mijanego pokoju. W jednym z nich dostrzegłem go. Leżał na ziemi bez ruchu. Dopadłem do niego i zacząłem szarpać go za ramiona. Przemek! Przemek, kurwa, słyszysz mnie? Przemek! Odsuń się! Witek odepchnął mnie zdecydowanym szturchnięciem. Następnie przyłożył palce do szyi Przemka. Na szczęście jest tylko nieprzytomny. Przemek! Przemek, obudź się, słyszysz? Co? Co jest? Co jest? Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Przemek, dzięki Bogu. Co ten skurwiel ci zrobił? Co? O co chodzi? Spokojnie. Dajmy mu czas. Musiał go solidnie znokautować. Co? Co jest? Czemu tak... Bardzo boli mnie głowa. Nie podnoś się. Paulina, podaj poduszkę. Podłożymy mu pod głowę. Przemek jednak nie posłuchał. Od razu zaczął podnosić się z ziemi, trzymając się za tył głowy. Kurwa, moja głowa! To ten skurwiel zajebał mi! Zajebał mi czymś! Musimy go złapać. Gdzie on? Nie żyje. Co? Na szczęście Paulina pozbyła się go raz na zawsze. Chciał zabić Witka. Pewnie specjalnie cię ogłuszył, żebyś nijak nie przeszkodził mu w jego chorych planach. Przepraszam. Przepraszam was. Chłopie, nie masz za co przepraszać. Nie ma w tym żadnej twojej winy. A co z nim zrobimy? Nie, co mamy z nim zrobić? Chętnie rzuciłbym go zakażonym na pożarcie, ale teraz to chyba już żadna przyjemność. Niech to gnije. A co zrobimy potem? To znaczy? No, jak znajdziemy te trofea? No. I to jest bardzo dobre pytanie. Na dobrą sprawę nie zastanawialiśmy się nad tym. Może dlatego, że nie mieliśmy kiedy. Najpierw robiliśmy zaprzynętę na arenie w walce z zombiakami. Potem nafaszerowali nas środkami usypiającymi. Teraz wysłali nas na nocne łowy. Kto wie, co mają dalej w planach. No ale to niby ostatni test, tak? Niby tak. Chociaż naprawdę nie chce mi się wierzyć, że od tak nagle prezydent rozłoży ramiona, uściśnie nas jak dobry wujo i powie: witajcie w moich skromnych progach. A jeśli tak będzie? Jak test okaże się ostatecznym zakończeniem tych dziwnych akcji? Jak faktycznie będziemy mogli tam zamieszkać? W spokoju? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To zostaniemy. Wszyscy spojrzeliśmy na Witka. Nikt z nas nie spodziewał się takiej odpowiedzi.
Byliśmy przekonani, że to właśnie Witek będzie tym, który za żadne skarby nie zechce tam zostać. Że to właśnie Witek będzie nam wypominał to, co musieliśmy przez nich przeżywać. Będzie wypominał nam Watykan. Zapewne przedstawi też inny, lepszy plan. Może nawet wieczną tułaczkę, życie w dżungli albo dziczy. Ale nie zaproponuje pozostania w tym obozie. Jak to? Jak to zostaniemy? Normalnie. Jeśli okaże się, że ten cały test był naprawdę jakimś ich chorym egzaminem weryfikacyjnym, czy jak to inaczej nazwać, a potem dadzą nam spokój, zaciągną nas do pomocy, ale takiej uczciwej pomocy i pracy, a nie wyzysku i poniżaniu, to zostaniemy. Ale przecież ty nie chciałeś. A jakie mam inne wyjście, co? Naprawdę mam wierzyć, że gdzieś czeka na mnie lepsza perspektywa? Lepsze warunki? Że gdzieś znajdę obóz, który będzie niczym kraina mlekiem i miodem płynąca? Kraina wiecznej szczęśliwości? Obawiam się, że niestety takie miejsce nie istnieje. To jest inny świat. Wszędzie trzeba będzie walczyć o przetrwanie. Wszędzie trzeba będzie liczyć się z ryzykiem. Wszędzie trzeba będzie oglądać się na innych zresztą. W końcu widzieliśmy, ilu ludzi jest w tym obozie, prawda? Cała widownia spotka zajęta mieszkańcami. Widzieliśmy, jak to wygląda w środku. Nie, oczywiście, nie wszystko. Ale widzieliśmy. Ja i Paulina byliśmy w obozie Czaszek w Warszawie i z całą pewnością o takich warunkach można tam było pomarzyć. Wiem, że mówię teraz zupełnie inaczej niż ostatnio. Ale wiecie co? Powoli mam dość tego ciągłego gonienia za nieznanym, tej niepewności, co przyniesie kolejny dzień, gdzie wyląduję, co znajdę, czy będę miał gdzie spać, czy w ogóle uda mi się dożyć kolejnego poranka. Powoli mnie to wszystko męczy. Fajnie poczuć w sobie nutę herosa, ale niestety. Życie bardzo szybko weryfikuje, że nikt z nas nie jest superbohaterem. Nikt nie ma supermocy. Za to wszyscy chcą spokojnie przeżyć. Kolejny dzień. Tego się nie spodziewaliśmy. To my zdążyliśmy zapewne zmienić zdanie na temat tego obozu i byliśmy gotowi poprzeć Witka w jego planach o ucieczce. Ale teraz? Naprawdę mamy tam zostać? Wystarczy tylko znaleźć te trofea i co? I to wszystko? A Jarek? Pamiętasz, co mówił, prawda? O prezydencie i całych planach związanych z obozem. Pamiętam. Dlatego uważam, że warto będzie tam wrócić. Chociażby ze względu na to. Gość jest ogarnięty. Wie, co robi. Skoro siedzi w tym obozie, to znaczy, że nie jest jeszcze tam tak źle. A jak zdecydują się odejść, to śmiało można przypuszczać, że będą mieli na oku coś innego. Może sami zechcą przejąć spodek i zaprowadzić tam nowe porządki? A teraz dobra, nie ma co gdybać, zabierajmy się do roboty. Zostało jeszcze od chuja pokoju, a my nadal mamy tylko jedno trofeum. Po tych słowach odwrócił się i wyszedł z pokoju. Przeszukiwanie hotelu zajęło nam na pewno ponad godzinę. Tak mi się przynajmniej wydawało, ale wątpię, aby trwało to krócej. Niestety nie znaleźliśmy tu niczego. Każdy pokój taki sam. Łóżko, szafa, komoda i nic więcej. Kompletna strata czasu, która skutecznie wyprowadziła nas z równowagi. Bo teraz każdy się zastanawiał, czy jednak nie lepiej było wytypować te budynki, w których trofea mogłyby się znaleźć. Kolejnym z nich był McDonald's. Ciężko było nam w to uwierzyć, ale już przy samym wejściu natknęliśmy się na niewielką skrzynkę. Witek podszedł do niej i zajrzał do środka. Była wypełniona amunicją. Duży, mały kaliber. Wszystko. Cieszyliśmy się jak dzieci. Zastanawialiśmy się także, czy dalej przeszukiwać restaurację,
czy mogliśmy uznać to miejsce już jako sprawdzone. Witek jednak stwierdził, że to może być specjalna zagrywka z ich strony. Dać trofeum przy samych drzwiach. Znajdziemy, ucieszymy się i pójdziemy dalej. W kolejnych budynkach nie znajdziemy ostatniego trofeum, a to mogłoby oznaczać, że je po prostu przegapiliśmy. I wtedy najgorsze. Gdzie je przegapiliśmy? Na nowo zaczęlibyśmy przeszukiwanie budynków w odwrotnej kolejności. Dlatego za namową Witka weszliśmy do restauracji i kontynuowaliśmy poszukiwania ostatniego trofeum. Leków. Kurwa, nawet nie wiecie, ile ja bym dał za takiego drwala. Albo chociażby cheeseburgerka małego. Fryteczkę, kole. Zamknij się i nie rób ludziom smaka. Ech, jak człowiek mógł jeść, to się wykręcał, że niezdrowe, że kalorie. A teraz co? Zombiaki popierdalają na ulicach. W każdej chwili mogą mnie zabić, a ja nie mogę zjeść nic z tej knajpy. Jakbym mógł teraz cofnąć czas i coś zamówić, to bym żarł, 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 ażbym się w końcu zesrał tym żarciem. No, nie żeby coś, ale w dawnych latach to często uskuteczniałeś takie praktyki. W dawnych latach to, wiesz, inna forma była. Człowiek miał bebzon rozciągnięty do granic możliwości, a teraz? Człowiek żywi się powietrzem, energię czerpie ze słońca, to i kilogramy pogubił. Teraz pewnie nawet zestawu bym nie zmieścił. Poszukaj dobrze w lodówkach. Kto wie, może coś znajdziesz. Czytałem kiedyś artykuł, że te frytki nawet po kilku latach są jak świeże. A żebyś wiedział, że gdyby tylko tu jakieś były, zjadłbym bez zastanowienia. Oby tylko... Kurwa! Przemek! Nagle pojawił się zakażony. Wyskoczył zza drzwi, które przed chwilą otworzył Przemek i rzucił się na niego. Ten próbował się bronić, lecz zarówno siła zarażonego, jak i element zaskoczenia sprawiły, że wylądowali na podłodze. Mamy strzelać? Nie! Jak strzelisz mu w łeb, kula może przejść na wylot. Musimy go załatwić inaczej. Szybciej! Skurwiel jest silny. Ledwo go trzymam. Zaczęliśmy nerwowo rozglądać się w poszukiwaniu czegokolwiek. Noża, garnka, czegoś, czym będzie można rozwalić łeb tej bestii. Niestety wszystko było zrabowane. Nie znaleźliśmy tu nic poza sztućcami, które raczej na niewiele się przydadzą. I wtedy dostrzegłem Witka, który jednym, solidnym ciosem zmiażdżył głowę zarażonego skrzynią z amunicją. No tak, skrzynia. Uff, dzięki stary. Kurwa, znowu myślałem, że będzie po mnie. Zamiast pierdolić o dupie Maryni, skupilibyście się na robocie! Przez takie posrane akcje ryzykujemy życiem, rozumiecie? Nie tylko ty ryzykowałeś, że ten skurwiel cię ugryzie, ale my też. Ryzykujemy, ratując twoją dupę. Oczy otwarte! Ej, patrzcie, tu są leki. Za tymi drzwiami są jebane leki. I co? Czyli jednak dobrze, że otworzyłem te drzwi. Znalazłem trofeum. Dobrze, ale można było to zrobić lepiej. Podeszliśmy w kierunku Przemka i zajrzeliśmy do środka. Faktycznie. Na samym środku, na niewielkiej lodówce, stała skrzynia wypchana lekami, bandażami i środkami przeciwbólowymi. No, to jesteśmy w domu. Drogę powrotną do obozu pokonaliśmy w milczeniu, wsłuchani w warkot wojskowych ciężarówek. Jeden z mundurowych zgłosił przez radio, że wracamy. Nie była to żadna rozmowa, jedynie krótki meldunek. Czy to oznacza, że za moment będzie na nas czekał komitet powitalny? Tego nie wiemy, ale na pewno za chwilę się przekonamy. Gdy wjechaliśmy na teren obozu, ciężarówki skierowały się tak samo jak na początku, na boczny parking. Już z daleka dostrzegłem prezydenta i Jarka, którzy stali nieopodal wejścia. Gdy wozy zatrzymały się, wyskoczyliśmy na zewnątrz. No proszę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszystkie trofea znalezione. Chciałbym móc powiedzieć, że udało wam się ustanowić nowy rekord czasowy, ale niestety, spóźniliście się o 8 minut. Ale przecież nie o to tutaj chodzi, prawda? Zostawcie nam trofea, musimy sprawdzić, czy wszystko się zgadza.
Jarku? Medyk, zgłoś się po odbiór leków. Bez odbioru. Odwiesił radio za pasek, a następnie otworzył skrzynkę z amunicją i zaczął przeglądać jej zawartość. Wszystko się zgadza. Niczego nie brakuje. Rewelacja. A gdzie jest Sebastian? Wyjechaliście w piątkę, wracacie w czwórkę? A Sebastian, niestety, nie sprawdził się w walce wręcz z zakażonymi. Zginął w słusznej sprawie. No tak, tak to już jest na wojnie. Czasami ofiary są nieuniknione. Medyk zgłasza się po odbiór lekarstw. Nie. To nie może być prawda. Czy ja śnię? Czy to Agata? Odwróciłem się i myślałem, że za chwilę stracę przytomność. Nogi ugięły się pode mną, a serce przyspieszyło, waląc jak oszalałe. To była ona. Agata. Moja żona, której nie widziałem tyle czasu. Stała tu. Prawdziwa. Żywa. Kochanie, znacie się? Kochanie? Poczułem dziwne ukłucie. Coś, czego nie jestem w stanie opisać. Ucisk. Fale gorąca. W jej oczach natomiast dostrzegłem prawdziwą mieszaninę uczuć. Radość. Wzruszenie. A jednocześnie lęk i strach. Tak. Znamy się. Z dawnych lat. Agata, co... No proszę, cały czas przekonuję się, że powiedzenie jaki ten świat mały ma w sobie dużo prawdy. Kto by pomyślał? Najpierw Sebastian, którego wyznaliście z czaszek, teraz Agata. Pewnie będziecie chcieli sobie pogadać. Dobrze, jak tylko dokończymy sprawy z naszymi zwycięzcami, dam wam chwilę na dawne wspominki. Tymczasem sprawdź ich, dobrze? Dobrze. Nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego powiedział do niej kochanie? Dlaczego tak zareagowała? Dlaczego nie rzuciła się na mnie, nie przytuliła? Bała się. Widziałem to. Bała się jego reakcji. Czy to możliwe, że ułożyła sobie tutaj nowe życie? Że o mnie zapomniała? Przecież nie minęło tak dużo czasu. Jak to możliwe? Boże, niech szybciej sprawdzą, co mają sprawdzić i dajcie mi z nią porozmawiać, bo oszaleję! Jak do przeszukania na lotnisku. Rączki na bok, stajemy w lekkim rozkroku. Musimy was sprawdzić. Sprawdzić? Czy nie jesteście skażeni? Czyli? Tutaj. Nagle wszyscy zamilkli. Agata stała na wprost Przemka, który trzymał ręce po bokach i wpatrywał się w nią z takim samym szokiem jak ja. Agata, to naprawdę ty! Ale jak? Co to? Agata nie odpowiedziała. Jednym ruchem zadarła sweter Przemka do góry. Dostrzegliśmy ranę. Mniej więcej na 10, może 15 centymetrów na lewym boku. O kurwa. Co to jest? To... nie wiem. Musiałem się nadziać na coś w tej restauracji. Wiecie, wtedy jak wyskoczył na mnie ten zakażony. Przyjrzyj się. Agata niemal kucnęła, aby zbadać ranę Przemka. Ten stał się nerwowy i wcale mu się nie dziwię. Co to miało na celu? Przecież mógł się zranić. Obserwowaliśmy Agatę, która podniosła się i spojrzała na prezydenta. Możecie mi to jakoś opatrzeć? W końcu przynieśliśmy te leki, tak? Są tam jakieś bandaże, macie tu ten swój szpital. Można to zszyć i... Nie! Kilka dni później. Szczerze, nie pamiętam, co działo się bezpośrednio po tym wydarzeniu. Nie wiem.
Byłem w szoku. Całkowicie poza swoim ciałem. Poza jakąkolwiek kontrolą. Nie słyszałem żadnych dźwięków, żadnych krzyków. Nic. Czułem tylko ciepłą dłoń Przemka oraz równie ciepłą krew, która uchodziła z niego wraz z tętniącym do niedawna życiem. Później, gdy udało im się mnie opanować, gdy Agata podała mi masę środków na uspokojenie, powiedziała mi, że to było konieczne. Nie mieliśmy innego wyjścia, rozumiesz? Ta rana, ona nie powstała w wyniku skaleczenia, upadku, nadziania się na coś. Poświęciłam naprawdę mnóstwo czasu na badanie wszystkiego, co z zakażonymi jest związane i uwierz mi, potrafię rozróżnić ranę powstałą w wyniku urazu od rany zadanej przez zainfekowanego. Brzegi skóry lekko zmieniają kolor na ciemniejszy, jakby wypalony. Dlatego, że skóra jako pierwsza narażona jest na kontakt z drobnoustrojami i patogenami tego wirusa. Widziałam już mnóstwo takich ran. Zawsze kończyło się w ten sam sposób. Prędzej czy później dochodziło do przemiany. Gdybyśmy niczego nie zrobili, Przemek okropnie by cierpiał, rozumiesz? Fizyczny ból towarzyszący przemianie jest jednym z najgorszych. A tak nawet nie zorientował się, co się stało. Nie zorientował się. Moim zdaniem zorientował się wystarczająco, że za moment umrze. Długo zajęło jej wytłumaczenie mi tego wszystkiego. Nie pogodziłem się z tym. Starałem się to zaakceptować, ale nadal moim zdaniem było to niesprawiedliwe. Może gdybym zobaczył, że Przemek się zmienia, że zaczyna się przeistaczać w jednego z nich, może wtedy byłoby mi łatwiej. A tak? Stał. Bez jakiejkolwiek możliwości obrony. Bez żadnej szansy ucieczki. Nawet nasze rozstanie przyjąłem z większym spokojem niż śmierć przyjaciela, który towarzyszył mi od czasu wybuchu pandemii każdego jebanego dnia. Był ze mną w chwilach słabości, zwątpienia. Razem świętowaliśmy drobne sukcesy. Znalezione auto, znalezione zapasy. Agata była tylko wspomnieniem. Nie wiedziałem, że prezydent to twój chłopak? Wiem, co teraz czujesz, Mikołaj. Wtedy myślałam, że będzie po nas, rozumiesz? Widziałam śmierć w męczarniach. Widziałam ludzi, którzy płonęli żywcem. Byłam przekonana, że to samo stanie się ze mną. Wtedy pojawił się sztab wojskowy, który zabrał wszystkich z naszego skrzydła. Pacjentów, lekarzy, personel. Wiedzieli, że wszyscy są zdrowi i nic nam nie dolega. Zabrali nas stamtąd i ocalili. Najpierw trafiliśmy do Warszawy. Stamtąd jednak oddelegowano nas do Katowic. Wojsko ze sobą współpracuje cały czas. Maciek, to znaczy prezydent, utrzymuje kontakt z ocalałymi działającymi jednostkami we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu. Wiele dużych miast ma takie właśnie obozy. Przyjechałam tu do pracy, jako lekarz, pomoc dla ludzi, którzy założyli obóz. Miałam również być w zespole pracującym nad odkryciem przyczyny zarazy. Niemal wszyscy medycy nad tym pracują lub pomagają. No tak. Miałaś co robić. Cały czas o tobie myślałam. Cały czas, przez kilka miesięcy. Nawet jak zaczęłaś randki z prezydentem? Miło. Nie wiesz wszystkiego. Olsztyn był miejscem zero w Polsce. Tu pojawił się pacjent zero. Osoba, od której zaczęły się wszelkie zakażenia. Wojsko musiało zrównać to miejsce z ziemią. Byłam pewna, że... Że nie żyje. Tak. Że nie żyjesz. No. To myśleliśmy podobnie. Mówiłaś o tym, co dzieje się w szpitalu. Potem urwał się z tobą kontakt. Więc co miałem myśleć? Byłem pewny, że nie żyjesz. Ale wiesz co? To nie zmieniło faktu, że myślałem o tobie każdego cholernego dnia. Każdego wolnego wieczora, który spędzałem w przeróżnych melinach, skrytkach, obskurnych piwnicach, aby znaleźć jakieś bezpieczne miejsce.
I wiesz, kto był wtedy przy mnie? Gość, któremu wpakowaliście jebaną kulkę w łeb. Bez zawahania! Przepraszam. No tak. Czego się spodziewałem? Jak głupi myślałem, że przez cały czas czułaś to samo. Że zobaczysz mnie, rzucisz mi się w objęcia i... Wszystko będzie jak dawniej. Naiwny jestem. No ale nie mogę mieć o to pretensji. Byłaś w tym obozie. Bezpieczna. Dbali o ciebie. Karmili cię. Dali ci dach nad głową. Mnie przy tobie nie było, prawda? Mikołaj, to... Co? To nie tak? Nawet sama już w to nie wierzysz. Dobrze wiedzieć, że żyjesz. Chociaż chyba wolałem żyć w innym przekonaniu. Poznać w twojej twarzy dawny blask. Głos kiedyś znajomy, jakoś obco teraz brzmi. Czy to czas nas okradł z dawnych siebie i wspólnych dni? Czy w dwie różne strony będziemy dalej szli? Chociaż ból przynosi ten przeszłości żywy ślad, wiem, że innej drogi dla nas dzisiaj brak. Teraz, gdy nie martw się, odejdę cicho stąd. Nie usłyszysz kroków ani łez. Tylko proszę, zostaw ten mały w sercu ślad. Ukryj nas głęboko tam. W niewielkiej poczekalni przy głównym wejściu Spodka czekał na nas prezydent, Witek oraz Paulina. Gdy tylko zobaczyli, jak wchodzimy, poderwali się z miejsc. Dobrze widzieć cię w lepszej formie. Dziękuję. To fakt, czuję się o wiele lepiej. Może chcesz coś zjeść? Nie jestem głodny. Rozumiem. No dobrze. W takim razie mogę wskazać wam wasze nowe pokoje. Przez to całe zamieszanie nie było okazji. Teraz staliście się pełnoprawnymi członkami obozu. Nie ma takiej potrzeby. Ja podziękuję za pokój. Dziękuję za opiekę, za dobre chęci. Ale ja poszukam szczęścia gdzieś indziej. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak mało rozsądnie to brzmi. Nie ma innego obozu w promieniu kilkudziesięciu, jak nie
kilkuset kilometrów. Nie znajdziesz... Nie szkodzi. Udało mi się dotrzeć tutaj aż z Olsztyna. Może los zaprowadzi mnie w inne miejsce. Mikołaj, ale to naprawdę... Ja też podziękuję. Od samego początku chciałem iść dalej. Chciałem czegoś innego. Byłem gotowy zostać tutaj dla nich. Oni mi pomogli, gdy naprawdę tego potrzebowałem. Byłbym chujem, gdybym pozwolił mu teraz odejść w pojedynkę. A namawiać go też nie zamierzam. Wychodzi na to, że zostają wam 3 wolne pokoje. Oni są dla mnie jak rodzina. A z rodziną jest się do samego końca. Nieważne gdzie. Naprawdę nie powinniście podejmować decyzji ze względu na mnie. Tu jest bezpiecznie. Wiecie doskonale, że może być ciężko znaleźć lepsze miejsce. Ba! Jestem nawet przekonany, że może w ogóle takiego nie znajdziemy. Nie musicie nas odprowadzać do wyjścia. Trafimy. Mikołaj, proszę. Cóż, skoro taki jest wasz wybór, dobrze. Od początku mówiłem, że nikt nie będzie was tu trzymał siłą. Chcecie ryzykować? Chcecie igrać ze śmiercią? Proszę bardzo, droga wolna. No i gitara. Nie można było tak od razu? A, jeszcze jedno. Nasza broń. Chcemy dostać wszystko. Co do sztuki. Oczywiście. Za moment podeślę Marcina pod bramę. Tam dostaniecie swoją broń. I auto. Słucham? Jechaliśmy autem, zanim twoi ludzie nie urządzili sobie zabawy i nie rozwalili nam kół. Nie będziemy iść po nie piechotą. No, chyba że je sprowadziliście. Nie, nie sprowadziliśmy. No to co z tym zrobimy? Mamy iść piechotą? Nie, dostaniecie od nas jedno z naszych aut osobowych. Trochę ich mamy na parkingu. W większości i tak korzystamy z wozów wojskowych, więc osobówki nie są nam potrzebne. Świetnie, w takim razie czekamy. Do widzenia, panie prezydencie. Miło było. Kto wie, może jeszcze się spotkamy? Nie odezwałem się już słowem. Spojrzałem raz jeszcze na Agatę, która patrzyła na mnie błagalnym wzrokiem. Łzy ciekły jej po policzkach strumieniami, ale wiecie co? Teraz naprawdę poczułem ulgę. Witek, Paulina i Przemek. To są ludzie, na których w tej chwili mi zależy. To oni poświęcili dla mnie wiele. I to dla nich ja będę w stanie poświęcić wszystko. Kilkanaście minut później wyjechaliśmy przez bramę okalającą katowicki Spodek kilkuletnim SUV-em, Mercedesem GLK. Prezydent nieźle się postarał. Spora różnica w porównaniu do starego Passata. To co? Mamy jakiś plan? No bo ja wiem. Może poszukamy szczęścia w Krakowie? I widzisz, już mamy plan. No to... Naprzód, przygodo. Chyba nie wiem gdzie, już rozumu brak. Może lepiej rozpłynąć się. Błądzić ludzka rzecz, szukam dalej, więc nie zostawiaj teraz mnie. Niewiele mogę sam, przede mną tylko strach, jak znaleźć tę właściwą stronę. Niech mija dzień za dniem, ja ciągle żyję snem, że kiedyś odnajdziemy się. Uciekaj choćby dziś w nieznane bliskość. Nie oglądaj się na mój głos. Nie marnuj czasu, idź, nim z siłą padniesz. Spróbuj dalej być. Uciekaj choćby dziś w nieznane bliskość. Nie oglądaj się na mój głos.
słów i tęsknych westchnień gdzieś w ukryciu. Na nowo staje się, bo wolę wejść w tę mgłę, niż być starego świata tłem. Od autora. Dziękuję wszystkim słuchaczom za poświęcony czas na wysłuchanie tej opowieści. Dziękuję Jakubowi za ogromną pomoc przy tworzeniu tej serii. Za każdą wskazówkę, podpowiedź, uwagę, za każdą zmianę, jakiej dokonał w tym scenariuszu. Dziękuję, że na moje życzenie zaangażował do udziału w projekcie tak wspaniałą obsadę, która tchnęła w tę opowieść prawdziwe życie. Dzięki nim każdego odcinka słuchałem z zapartym tchem, mimo że doskonale znałem każde zdanie. Jednocześnie pragnę poinformować, że seria Pandemia w tym momencie dobiega końca. Historia pozwala każdemu z nas ułożyć swój własny koniec. Czy ekipa dotrze do Krakowa? Czy uda im się w końcu odnaleźć spokój? Ja w najbliższym czasie nie odpowiem wam na to pytanie. Pisząc dalszą część, mógłbym tylko zepsuć to, co powstało do tej pory. Dodatkowo w chwili obecnej moje życie osobiste, zawodowe, mocno ogranicza czas wolny, który mógłbym poświęcić na pisanie. Na pewno w tej chwili idę na urlop. Bezterminowy urlop od pisania. Praca nad tą serią mocno mnie pochłonęła. Czy to definitywny koniec pandemii? Nie mówię nie, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie nam los. Jednak uczciwe z mojej strony będzie stwierdzenie: nie czekajcie na kolejny sezon. Nie męczcie ekipy pytaniami, kiedy kolejny sezon pandemii? Kiedy pandemia 3? Jeśli kiedykolwiek powstanie, niech to będzie miła niespodzianka. Raz jeszcze dziękuję całej ekipie oraz tobie, drogi słuchaczu. Stefan Król.